Dzień dobry Państwu. Z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Dziś chciałem przedstawić wykład, który miałem przyjemność wygłosić w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego 27 października. Nie będzie to ten sam wykład, ale ten sam materiał, który chcę Państwu dzisiaj przedstawić. Materiał ilustracyjny, aczkolwiek. W swojej wypowiedzi będę brał pod uwagę również tych z Państwa, którzy zdecydują się wykładu posłuchać, a niekoniecznie oglądać dołączonej do niego prezentacji. Wykład zatytułowany jest Wandalowie, Alugiowie. Czy źródła umożliwiają badania przynależności etnicznej ludności kultury przeworskiej? Do podjęcia tego tematu skłoniło mnie zaproszenie Instytutu Archeologii. Oraz spotykane tu i ówdzie w pracach archeologów następujące stwierdzenia. Jak na przykład w pracy Teresy Dąbrowskiej i Zelona Woźniaka, Problem Genezy Kultury Przeworskiej i Oksywskiej, gdzie czytamy: Dla dopełnienia prezentowanej tematyki, a chodzi o problem genezy kultury przeworskiej, która istniała w Polsce od III wieku przed naszą erą do V wieku naszej ery. I oksywskiej, która istniała dużo krócej, bo od II wieku przed naszą erą do I wieku naszej ery, niezbędne jest poświęcenie nieco miejsca zagadnieniu przynależności etnicznej ludności obu omawianych kultur. Bezpośrednich danych historycznych dla tego okresu w zasadzie brak. Na potrzebę włączenia obu kultur do szeroko pojętego świata germańskiego, Wskazują przede wszystkim późniejsze przekazy pisarzy antycznych. Dotyczące sytuacji na tych terenach w Okresie Rzymskim, czy w połączeniu z pełną ciągłością kulturową na obszarze kultury przeworskiej stanowi przekonywującą przesłankę do hipotezy, iż nie nastąpiły radykalne zmiany w sytuacji etnicznej. Czyli zasadniczo filolog przyszedł do archeologów, zaproszony. Tym stwierdzeniem, że to przekazy pisarzy antycznych decydują nam o etniczności. W zabytkach archeologicznych tej etniczności znaleźć nie można, z tego powodu, że nie licząc rzymskich monet, wcześniej greckich monet, zdarza się nawet moneta z baktry, z napisami i po grecku, i po indyjsku. To z wyjątkiem takich importowanych produktów Ludność rodzima nie używała pisma, a przynajmniej nic się nie zachowało z tego pisma. Także zabytki archeologiczne są nieme. Natomiast nie są nieme źródła pisane greckie i rzymskie, a co mówią, to za chwilę. Także kontynuuję tutaj cytat Dąbrowskiej-Woźniaka, pojawiający się coraz liczniej w zespołach obu kultur zabytki typu jastorskiego oraz inne ślady powiązań ze światem jastorowskim i coraz mocniejsze udokumentowania wędrówki Bastarnów i Skirów nad Morze Czarne przez ziemię polskie wskazują na obecność tu etnicznych Germanów. I tu też próbujemy zweryfikować, czy rzeczywiście kultura przeworska jest kulturą etnicznie należącą do świata germańskiego, a jeśli tak, to do jakiej jego części, gdy świat germański był co nieco zróżnicowany. Jeśli chodzi o kulturę przeworską, to jej etniczność jest w dużej mierze konstruowana przez dzisiejszych badaczy. Konstruowana na podstawie wstępnych założeń. I tutaj możemy przyjąć, że są trzy takie wstępne założenia. Pierwsza to jest ta, że jest to kultura etnicznie, czy może lepiej powiedzieć, językowo-germańska. I w tym przypadku za jej nosicieli uważa się przede wszystkim wandalów, których utożsamia się ze skądinąd znaną z tego terenu grupą etniczną Lugiów. Ale jest też zupełnie przeciwstawna, odrębna konstrukcja słowiańska, uważająca, że kultura przeworska jest kulturą stworzoną przez prasłowian. Ta koncepcja była kiedyś bardzo popularna w Polsce od czasu, kiedy Profesor Kostrzewski wysunął taką antytezę przeciwko niemieckim twierdzeniom o germańskim pochodzeniu, antytezę słowiańskiego pochodzenia kultury przeworskiej, ale dzisiaj w mainstreamie archeologicznym od jakichś 30-40 lat raczej niewielu przyjmowałoby, że ta kultura w całości była słowiańska. Co najwyżej uważa się, że były tam elementy słowiańskie. Zapanowało nam z jakiegoś powodu pełne przekonanie o kulturze germańskiej. Zapanowało, ale są też od tego wyjątki, ponieważ jest trzecia forma konstruowania etniczności kultury przeworskiej. Forma, którą nazwę krytyczną, opartą na źródłach. A źródła są bardzo niejednoznaczne, i w związku z tym, w przypadku tej krytycznej, najczęściej stawiamy znaki zapytania. Ewentualnie uśmielamy się na. Jakieś hipotezy, założenia, że może była to kultura germańska etnicznie, a może wcale nie germańska. Jeśli chodzi o, jak mówiłem, mainstream dzisiejszej polskiej archeologii, to właściwie większość badaczy nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że kultura przeworska była absolutnie germańska i że kultura przeworska jest absolutnie Związana z etnosem Wandalów. Wandalowie zasłynęli najpierw z tego, że przeszli przez Ren razem ze Swebami oraz Alanami, rozpoczynając dekompozycję cesarstwa rzymskiego na zachodzie w Galii. Później osiedlili się w Hiszpanii, a następnie, uciekając przed Gotami, przeprawili się do Afryki tam zajęli Kartaginę, utworzyli potężne państwo dysponujące flotą i to właśnie flota wandalska najechała w roku 455 bezpośrednio na Rzym, niszcząc go, a właściwie to łupiąc, gdyż te zniszczenia i przypisywane wandalom później zwyczaj dosyć bezmyślnego dekonstruowania, niszczenia, rabowania jest Efektem raczej refleksji XVIII wiecznego francuskiego duchownego, który widział, jak w czasie rewolucji francuskiej niszczy się zabytki kultury i nazwał ten proceder wandalizmem. Stąd wandalowie mają dodatkowo pewną konotację w większości języków świata. I tak na przykład mapa Wędrówek Ludów wyrysowana przez profesor Męczyńską, zakłada, że to tutaj nad Wisłą i Odrą ukonstruowali się goci, którzy żyli na południu nad Morze Czarne. I to jest absolutnie potwierdzone w zabytkach archeologicznych kultury wielbarskiej i jest potwierdzone w gockiej tradycji opisanej przez Jordanesa, ale także wandalowie, którzy mieli być na terenach kultury przeworskiej, na terenach południowego Mazowsza, Małopolski, Śląska, jak również Burgundowie, którzy towarzyszyli wandalom, ale nie podjęli się wędrówki aż do Afryki, tylko osiedli sobie nad Renem, a później na południu, w alpejskiej części Galii. I tak dzisiaj większość archeologów jest przekonanych. Także, kiedy odnajduje się jakikolwiek ciekawy zabytek kultury przeworskiej, to żeby nie używać tej nazwy, która nie archeologom no nie mówi zbyt wiele. W prasie pojawiają się dosyć sensacyjne określenia typu: Odnaleziono grup wandalski, odnaleziono skarb wandalski, odnaleziono zabytek wandalów, którzy z terenów Polski wyruszyli do Afryki. Czy tak było rzeczywiście? Możemy mieć co do tego pewne wątpliwości. I wątpliwości co do utożsamiania kultury archeologicznej z ludem. Wyraża wielu uczonych. Ten pogląd, skonstruowany dawniej przez niemieckiego badacza Kosinna, który zamierzał udowodnić germańskość, a konkretnie nawet plemienność konkretnych kultur archeologicznych, jest dzisiaj w odwrocie. I dotyczy to także sprawy kultury przeworskiej i wandalów. I tak w pracy anglojęzycznej. Tutaj uczeni z innych krajów niż z Polski i Niemiec mają o wiele większy dystans do tych badań. W pracy Andiego Merilsa i Richarda Maissa The Vandals, która ukazała się 13 lat temu, możemy przeczytać: Decyzja o rozpoczęciu badań nad wandalami w drugim wieku naszej ery i nieśledzeniu śledzeniu historii tej grupy jeszcze wcześniej zasługuje na krótkie wyjaśnienie. Jak widzieliśmy, współczesne historie wandalów tradycyjnie rozpoczynają się na terenach dzisiejszej północnej Polski, albo od omówienia pojawienia się wandalów w mitach o pochodzeniu gotów i longobardów, albo, coraz częściej, od dyskusji na temat archeologii regionu i jego związku z klasycznymi etnografiami Tacyta i Pliniusza. Obaj autorzy wspominają o grupie zwanej Wandilii, gdzieś w mrocznych rejonach Barbarikum. Argumentowano, że teksty te umieszczają tę grupę wokół Dolnej Wisły, tutaj raczej Górnej Wisły, chyba się autor pomylił, w sercu tego, co współcześni archeolodzy określili jako kulturę przeworską, mniej lub bardziej spójnego obszaru, który wyznaczają rozpoznawalne formy grubych naczyń kuchennych, a także niektóre dekoracyjne wyroby metalowe i pewne praktyki pochówku. Chociaż niewielu uczonych twierdziłoby obecnie, że osadnictwo Wandalów można dokładnie określić na podstawie zasięgu kultury przeworskiej, w rzeczywistości większość z nich stanowczo sprzeciwiałaby się takim założeniom. Powiązanie między prehistorycznym ludem a jego rzekomą kulturą materialną pozostaje w wielu przypadkach bliskie większości świata nauki. Widoczne rozprzestrzenianie się kultury przeworskiej w Kotlinie Karpackiej od III wieku naszej ery. Było często odczytywane jako dowód stopniowej migracji wandalów na południe i wydaje się pokrywać z najwcześniejszym pojawieniem się tej grupy na rzymskiej granicy. Jeśli można założyć związek pomiędzy wandyliami Tacyta i Pliniusza a materialną kulturą przeworską, jeśli ludy te były powiązane z grupami, które później pojawiły się nad Dunajem i Renem i ostatecznie podbiły Kartaginę, to wandale z całą pewnością Mieli imponującą prehistorię. Niestety nie można otrzymać takich założeń, i z tego powodu niniejszy tom rozpoczyna swoją wandalską historię tam, gdzie to się naprawdę dzieje, czyli dopiero w II wieku naszej ery. I na zachodzie mamy całkiem sporo takich wizualizacji, na przykład w postaci mapy. Gdzie Wandalowie nie są utożsamiani z kulturą przeworską? Tutaj z francuskiego atlasu historycznego, Atlas, Europa w roku 395, czyli w tym roku, kiedy dokładnie została podzielona już na Cesarstwo Rzymskie na Zachodzie, Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie, i to się już potem nigdy właściwie nie zrosło, to tutaj w barbarikum zaznaczeni są jako dwa potencjalne plemiona, Wandalskie, silingowie i hasdingowie. Silingowie, tak, koło Burgundów, nad rzeką Men w dzisiejszych Niemczech, a hasdingowie w północnych Czechach, nad Markomanami. Tutaj uprzedzę, należałoby to właściwie odwrotnie powiedzieć: że hasdingowie są na południu, bo kołandalowie, markomanie na północy. Ale nieważne. Ważne jest to, że kultura przeworska z Polski jest osobna. Nie jest ona tutaj utożsamiona z wandalami. I teraz cóż mówią nam testimonia rzymskie o kulturze przeworskiej i o jej etniczności. A testimonia te są pisane w dwóch językach: po grecku i po łacinie, w dwóch językach imperium rzymskiego. I jest ich trochę, nie za dużo, ale można pewne wnioski wydobyć. I testimonia te możemy podzielić w źródłach i możemy podzielić na Pierwszorzędne i drugorzędne. Na geograficzne i historyczne. Skąd taki podział? Źródła pierwszorzędne informują nas dokładnie o tych terenach, na których występowała kultura przeworska, kultura archeologiczna. Natomiast drugorzędne, w przybliżeniu do tych terenów, nie mamy całkowitej pewności, a czasem mamy wręcz pewność, że o tych terenach nie mówią, niemniej są przydatne. Natomiast źródła geograficzne dają, Opis tych terenów, poszlak kiedy historyczne, koncentrują się na jakimś jednym wydarzeniu. Geograficznych jest więcej. Mamy tutaj geografię Strabona, w której jako etnos zamieszkały na ziemiach kultury przeworskiej wymienieni są Lugiowie. Germanię tacyta, w której jako etnos zamieszkały na terenach kultury przeworskiej wymienieni są Lugiowie. Geografię Ptolemeusza, w której wymienionych jest wiele różnych plemion na obszarach kultury przeworskiej, ale co najważniejsze trzy, które są plemionami należącymi do Lugiów. Oraz tabula Peutingeriana, jedyna zachowana mapa z czasów rzymskich, długi pas, e, dzisiaj pergaminu, a kiedyś przypuszczalnie papirusu, sześć metrów mający, gdzie są wymienieni Lupiones Sarmate, czyli przekręcona nazwa również Lugiów. Jeśli chodzi o pierwszorzędne źródła historyczne, to mamy tutaj Tacyta i jego roczniki, gdzie wspomina on o Lugiach, oraz Kasjusza Diona, jego historię rzymską, gdzie wspomina on o Lugiach. A zatem we wszystkich źródłach pierwszorzędnych geograficznych historycznych jest wymieniony jeden wspólny etnos kultury przeworskiej, Lugiowie. W źródłach drugorzędnych jest już to bardziej skomplikowane, na przykład Pomponiusz Mela nie opisuje prawie w ogóle tego terenu, podaje natomiast wiadomość, że ostatnim ludem w Germanii są Hermionowie, należący do plemion swebskich, czy też odwrotnie, swebowie byli uważani za Hermionów, natomiast Pliniusz nie przedstawia nam opisu zamieszkania tego terenu. Wspomina owszem Wisłę przy innym przypadku. Natomiast podaje nam opis podziału Germanów na pięć różnych grup. I wśród tych grup to jest grupa wandilicka, czy inaczej mówiąc wandilska. Również innych źródeł drugorzędnych jest trochę. Cornelius Nepos opowiada o rozbitkach z Indii, którzy wylądowali na wybrzeżu Germanii. Jest to... Wielka niespodzianka, trudne do interpretacji tego rodzaju relacja, albo gdzie Indie, a gdzie Bałtyk, a za Bałtyk uważa się to wybrzeże Germanii. Czy też Pliniusz, który opowiada o wyprawie centuriona rzymskiego nad Bałtyk, To jest bardzo ciekawe dla kwestii handlu, kwestii odczyt geograficznych, no ale etnicznie niewiele nam to wnosi. W związku z tym, jak widać w testimoniach greckich i łacińskich z epoki rzymskiej naj wszędzie występują nam. Zasadniczo Lugiowie. I co ciekawe, pojawiają się również w trzech z tych pierwszorzędnych źródeł Wandalowie, ale jako osobny, odrębny lud od Lugiów. Tak jest u Tacyta w Germanii, tak jest na tabuli Peutingeriana, i tak jest u Kasiusza Diona. Pierwsze i najstarsze testimonium jest autorstwa Strabona, greckiego historyka, który swoją historię powszechną postanowił uzupełnić o część geograficzną i napisał geografię aż w 17 księgach. W siódmej mowa jest o obszarach Germanii i tam wspominając państwo Marobodusa, państwo utworzone na terenie Czech, które lud Marobodusa, markomanowie. Przejął właśnie od bojów, wspomina, że poza wielkim lasem, a mianem tego lasu określa góry ciągnące się na północ od Boj Bohajmy, czyli właściwie ojczyzny bojów, tak nazywano Czechy. Zachowało się to do dzisiaj jako forma Bohemia. E, nazywano zanim nim Markomanowie, czyli za górami, którymi są Sudety. Roz, miało być. Sześć ludów, cztery małe, o nazwach gdzie indziej niespotykanych, Mugilones, Zumoi, sibinoj, Butones, który się przerabia na Gotów i w ten sposób mamy nazwę już znaną z nieznanej, oraz dwa wielkie ludy, Semnonów, Sfebów oraz właśnie Lugiów. I to jest najstarsze świadectwo o tym, kto zamieszkiwał ziemie polskie. Lugiowie oraz cztery mniejsze plemiona a Semnonowie raczej na zachód, nad Łabą, może w Mecklenburgii. Tyle Strabon. Natomiast możemy też wspomnieć o testimoniach germańskich, bo obok rzymskich istnieje także germańska tradycja, e, opisująca dzieje dwóch wielkich plemion germańskich, Gotów i Longobardów. Tradycja ta zachowała się nam dzisiaj, Wyłącznie w języku łacińskim, i tu jest dosyć symptomatyczne, że brak jest zabytków w językach w języku nordyckim, zabytków podobnych do sak spisywanych najczęściej na Islandii. I tam w tej tradycji, którą dla gotów znamy z Jordanesa, natomiast znamy ją również dla Longobardów, którzy zaziedlili Italię jako ostatnie plemię barbarzyńskie. Znamy aż trzy relacje, dwie anonimowe oraz relacje Pawła Diakona i także jest jedno dosyć uradkowe dzieło frankijskie, tablica narodów biblijna, do której dodano ludy germańskie. Także mamy też pewne testimonia germańskie, nie tylko rzymskie na temat kultury przeworskiej. Podstawowy i najważniejszy jest jednak Pliniusz. Pliniusz, który jest Wyjątkowy, tworząc wielką encyklopedię, historię, historię naturalną, ale jest to encyklopedia w 37 księgach. Między innymi w jednej z kilku księgach opisuje nam geografię całego świata, w tym Europy. A w Europie opisuje nam Germanów. Przy czym opisuje nam nie tyle Germanię, ile opisuje nam Germanów, i szczególnie skupia się na tym, na jakie to plemiona Germanie się dzielili, a właściwie rodzaje. Coś większego, większe grupy etniczne niż plemiona. I tych rodzajów Germanów wyróżnia pięć. Byli to Wandiliowie, Ingweonowie, Istweonowie, Hermionowie oraz piąta część, nieokreślona, do której wchodzą Pełkinowie i Bastarnowie. I ta pierwsza część, Wandalska, jest dla nas najbardziej interesująca, gdyż to są ludy, które zamieszkiwały ziemię dzisiejszej Polski. I tutaj wspomniane są... Wśród tych Wandiliów, ponieważ z taką właśnie "i" w sylabie końcowej są oni wymienieni, nie Wandalowie, tylko Wandiliowie jeszcze na początku, są to Burgodionowie, Warinowie, Harinowie i Gutonowie. Więc to jest część ludów, które w tym układzie są nazywane ludami wandilskimi, a samych Wandalów nie ma. I jeśli popatrzymy sobie na inne klasyfikacje ludów germańskich, a znamy ją na przykład z Tacyta, to jest ona w bardzo duży sposób podobna do tej, która jest u Pliniusza, a trochę inna. Tacyt wyróżnia boga Tuistona, którego synem jest pierwszy człowiek Mannus i teraz ten Mannus miał właśnie potomków trzech, Ingweonów, Istweonów i Hermionów. Natomiast u ta nie ma wspomnianego w ogóle odłamu wandilskiego, jak również nie ma Bastarnów. Bastarnowie, ten piąty, zamieszkiwali obszary dzisiejszej Mołdawii, była to pierwsza i najstarsza wędrówka ludów germańskich daleko od ich kolebki z Jutlandii i północnych Niemiec aż do Mołdawii. Natomiast zadziwiające, że nie ma tutaj również ludów wandilskich w ogóle u tacyta wspomnianych, a ten podział Pliniusza jest niezwykle ważny dzisiaj dla wielu badaczy, ponieważ to na podstawie jego klasyfikacji wyróżnia się całą grupę tzw. ostgermanen. Germanów wschodnich zamieszkujących nad Odrą i Wisłą. W związku z tym na mapach wyróżnia się osobnym kolorem, osobnymi zaznaczeniami całą grupę tutaj równoległą do właśnie zachodnio germańskich Ingweonów i i Hermionów zamieszkałych na terenach dzisiejszych Niemiec. A kogo tak naprawdę wymienia Pliniusz? Kogo nazywa rodem wandilskim? Samych wandalów nie ma, ale burgodione, to inny jak Burgundowie, którzy pierwotnie zamieszkiwali nad, na wyspie Bornholm, a później przejści się gdzieś nad rzekę Sfebus, czyli Odrę, ale sięgać mogli także do Wisły. Wymienia Warinnów, ludność, która zamieszkała na wschód od Łabę, czyli w Mecklenburgii. Wymienia gutones, czyli gotów. No i to jest najbardziej zaskakujące. Goci przez całą swoją historię znaną z tradycji gotskiej, kształtują się jako wrogowie Wandalów. A tu przez Pliniusza są uznani na samym początku swojej historii jako lud właśnie wandylski. No i Goci to kultura przeworska. I do tego mamy jeszcze u Pliniusza Harinów, całkowicie skądinąd nieznanych. Stąd określa się o tym mianem Hapax Legomenon, raz wymienione i więcej. Milczenie w całej tradycji znanej nam literaturze antycznej, e, aczkolwiek niektórzy utożsamiają Harinów z Harijami. Ta cyta, o czym za chwilę. Teraz zatrzymajmy się chwilę, może przy etymologii nazwy. Etymologie nazw własnych są często sprawą zupełnie beznadziejną. Nie można w żaden sposób ich e, z, w, objaśnić, ponieważ nazwy nadaje się czasem w sposób e, przypadkowy, incydentalny, skojarzeniowy. No ale bywają nazwy, które mają tym logię dosyć jasną. I tak na przykład taką nazwę jasno przejrzystą mają wandalowie, których nazwa wywodzi się od indoeuropejskiego rodzaju wędch. Kręcić, skręcać, zwijać, obracać. I tu, oczywiście, podstawą jest też język w tym przypadku. W którym występuje czasownik windana, a od tego czasownika otworzone kauzativum, wandiana. kausativum oznaczające kogoś, kto powo powodować, że ktoś kręci, skręca, zwija, obraca. I mamy tutaj przykłady w różnych językach germańskich, z gockiego wandian, starangielskiego wendan i tak dalej, aż po języki współczesne, dzisiejsze niemieckie, wenden. I od tego czasownika utworzono nomen actionis, czyli rzeczownik oznaczający czynność, wandinis, i z tego jest dzisiejsze niemieckie divende, zmiana zwrot. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, że to divende jest zarazem homofonem wyrazu derwende, słowianin po niemiecku. Natomiast mamy również utworzony tzw. nomen agentis, czy rzeczownik oznaczający wykonawcę, jakichś czynności. Vandalis lub Vandilas. I to idealnie nam pasuje do nazwy wandalów i oznacza to człowieka, który robi zwrot, powoduje zwrot u kogoś innego. Jeśli chodzi o inne podobne nazwy, to mamy u Tolkiena staroangielską formę wyrazu, wyrazu Earendel co Jest odpowiednikiem z innych germańskich brzmień w stylu aurivandalu, aurvandil, horvandilus, Horwandilus, I to jest określenie gwiazdy zarannej. Odpowiednik greckiego Eosforos przynoszący jutrzenkę, aczkolwiek po germańsku jest trochę inne obrazowanie. Jutrzenkę się nie przynosi. Jutrzenkę się zawraca, przywraca, powoduje zwrot tej jutrzenki. W związku z tym możemy założyć, że nazwa Wandilowie, później zastąpiona przez nazwę Wandalowie, a sporadycznie spotykana jako Wandulowie, od czego jest germańskie Wendel lub Wendil, no to właśnie oznacza takich ludzi, którzy powodują jakiś zwrot. No tylko. Rozumiejąc tę nazwę, rozumiejąc etymologię tej nazwy, nie znam okoliczności, w których do tego zwrotu mogło dojść. Ponieważ kiedy Rzymianie zaczęli pisać o wandalach, czy o ludach wandilskich, bo tak pierwotnie to było, należały one już w jakiś sposób do przeszłości. I tu bardzo symptomatyczne jest to, co pisze Tacyt w Germanii. A mianowicie na samym początku, pisząc o ludach, germańskich, właśnie o tych, które wywodzą się od Boga Tuistona, zrodzonego z ziemi, który miał syna Mannusa, praprzodka i założyciela wszystkich ludzi. I ten Mannus miał trzech synów, którzy najbliższy oceanu mieli zwać się Ingwenoami, mieszkający po środku Heminonami, a pozostali, czyli ci bardziej tak przyrenie, jak to dzisiaj się konstruuje, Istewonami. Niektórzy, pisze dali tacyt, opowieść o zamieszłych czasach dopuszcza wszak swobodę, zapewniają, że więcej było boskich potomsków i liczniejsze nazwy plemion Marsowie, Gambrywiowie, Swebowie, Wandyliowie oraz że są to imiona prawdziwe i starożytne. Tutaj wspomina tacyt cztery nazwy plemienne. Wśród nich Wandiliów, jako nazwę starą, dawną, która pojawia się w germańskich opowieściach, ale on już w dalszej części swojej Germanii o tych Wandilach nic nie powie. Wspomniał zatem tutaj z tego powodu, że Rzymianie czytający tam Germanię oczekiwali, że te nazwy się pojawią, bo te nazwy były Rzymianom z jakiegoś powodu znane, z jakiegoś powodu ważne dla nich. Marsowie byli ważni, ponieważ mieszkali między Renem, Rurą i Lippe i dotąd, do, do ich ziemi dotarł w 14 roku, mszcząc się za klęskę zadaną Varusowi, Germanik, który był bardzo ważnym i lubianym wodzem. Gambrywiowie z kolei zamieszkali gdzieś tam w okolicach Wezery razem z chatami, hatuariami i Heruskami byli pogromcami tegoż Warrusa w Lesie Teutoburskim. Swebowie są ludem znanym już od czasów Cezara i był to lud najbardziej rozpowszechniony. Występowali nad Renem, a występowali także na wschodnich kresach świata germańskiego. I o Swebach tacyt będzie dużo pisał, o Wandilach nie wspomni. O, tylko wymienia ich nazwę. Natomiast nie wiadomo nic, dlaczego mieliby oni być tak znani Rzymianom. Nie zachowały się do naszych czasów źródła. Na przykład 20 ksiąg napisanych przez Pliniusza, ale nie o historii naturalnej, tylko właśnie o wojnach germańskich. to opisuje Germanię bardzo dokładnie. Opisuje także jej część wschodnią. I tu rzecz ciekawa, że odpisując część wschodnią, Tacyt rozpoczęto tak. Teraz wypada powiedzieć o Swebach, a nie jeden to lud, jak Hattowie czy Tenkterowie. Zajmują bowiem większą część Germanii, podzieli na plemiona i związki, chociaż w całości zwą się Swebami. I teraz zaczyna się wymienianie w kolejnych rozdziałach ludów swebskich. Na przykład za najstarszych i najznakomitszych wśród Swebów uważają się Semnonowie. Semnonowie byli to ci wspomniani przez Strabona jako wielki lud. Kolejne. Dla odmiany, tytułem do chwały Langobardów jest ich mała liczba. Z kolei Reudingowie, Avionowie, Angliowie, Warynowie, Eudosowie, Swardonowie i Newtonowie chronieni są przez rzeki lub lasy. Jak widać, cała długa lista plemion. Potem dochodzi nam tacyt w pobliżu. Dunaju i zaczyna opisywać zbiegiem tej rzeki. Bliżej, że podążę teraz wzdłuż Dunaju, tak jak wcześniej wzdłuż Renu, znajduje się plemię Hermundurów. U Hermunduru bierze początek łaba, rzeka niegdyś dobrze znana, dziś jedynie ze słyszenia. No, być może rozpoznanie Germanii w czasach Augusta czy Tyberiusza było znacznie większe niż 100 lat później, kiedy żył tacy. Za Hermundurami żyją narystowie, a następnie markomanowie i kwadowie. Markomanowie to dzisiejsze Czechy, a kwadowie dzisiejsze Morawy. Na tyłach markomanów i kwadów mieszkają marsygnowie, kotynowie, osowie i burowie. Na tyłach, czyli bliżej Sudetów, wówczas bliżej Karpatów. Spośród nich marsygnowie i burowie językiem i kulturą przypominają Swebów. Język celtycki u Kotynów, panoński u Osów, a również to, że godzą się na składanie trybutów, dowodzi, że nie są oni Germanami. I tu mamy próbkę etnograficznych klasyfikacji Tacyta. Język jest ważny, na ile Rzymianie rozróżniali te języki. No i taki element pewnego rodzaju polityczny, składanie trybutu lub nie. Rozdzielaj przecina swebię nieprzerwane pasmo górskie, za którym żyją liczne ludy, Pasmo górskie, nieprzerwane Sudety i Karpaty. Z nich najszerzej rozciąga się związek Lugiów, podzielony na liczne plemiona. Wystarczy wymienić najważniejsze: Hariowie, Helwekonowie, Manimowie, Helizjowie, Nachanarwalowie pięć plemion lugijskich. Za Lugiami żyją Gotonowie, goci, rządzeni przez królów, nieco surowi niż inne ludy germańskie. Wciąż jednak bez utraty wolności. Tuż obok przy Oceanie, czyli Morzu Bałtyckim, Rugiowie i Lemowiowie. Dalej na samym oceanie są plemiona Swionów, czyli Szwedów, oraz Estiowie. Za swionami plemiona Sitonów. To już blisko dzisiejszej Laponii będzie. I kończy tacyt. Tu koniec Sfebii. Czyli wszystko to, co opisał, to jest Sfebia. Sfebia, czyli Swebowie, czyli lud germański, wewnętrzny, inny niż wandalowie, należący do Hermionów. I teraz Tacyt waha się czy do Germanów, czy do Sarmatów, zaliczyć Pełcynów, Wenetów, Fennów, jak również Bastarnów, tych, których Pliniusz zaliczył do Germanów, ale Tacyt mówi, że chociaż przypominają Germanów językiem, kulturą oraz typem siedzib i domostw, to jednak mają bardzo barbarzyńskie, sarmackie zwyczaje. I teraz, podsumowując, w świetle przekazów pisarzy antycznych, wandalowie, jeśli nam się pojawiają, są osobnym, odrębnym ludem od Lugiów i również są zamieszczani gdzieś tam w kontekście Morza Bałtyckiego. Ponieważ u Pliniusza Starszego mamy ludy wandylickie, i są to Warnowie nad Bałtykiem, w Mecklenburgii, Burgundowie gdzieś na pomorzu, w okolicach Odry, może Warty, może Noteci, Gutonowie, Goci, no absolutnie nad Morzem, w Zatoce Gdańskiej. Utacyta ich tak naprawdę nie ma, tylko wzmianka, że to kiedyś był ważny lud. Natomiast jak popatrzymy sobie na Tradycje, inne przekazy autorów autorofantycznych późniejszych, to pojawia nam się cały czas w przypadku Wandalów w kontekst morski. Deksi u Jordanesa, Prokopiusz o wojnach oraz w tradycjach germańskich. Wandalowie są nad morzem, a tymczasem kultura przeworska nigdy do morza nie sięgała. Kulturą śródlądową byli, ludem śródlądowym, byli Swebowie i Hermionowie, jeśli szukamy ludów germańskich. I tak Dexippos, który opisuje nam e, wyprawy i zdobycze króla gockiego e, Geberyka. Pisze, że zaraz na początku panowania pragnie poszerzyć swą władzę na szczeb wandalów. Rusza więc przeciw ich królowi imieniem Visimar, pochodzącemu z domu Azdingów, który znaczeniem przyćmiewa inne domy wandalskie i poczytuje się za najbardziej wojowniczy. I to są lata 330., i teraz Jordanes nagle wrzuca w tą narrację tekst zaczerpnięty historyka Dexiposa, piszącego 70 lat wcześniej. Podaje to historyk Dexipos, który też donosi, że wandalowie z powodu wielkich przestrzeni, jakie musieli pokonać od oceanu, do naszej granicy zdołali dotrzeć z ledwością po roku wędrówki. Czyli zupełnie bez związku z wyprawą króla Geberyka, do której wraca później opisując Jordanes, że wandalowie żyli wówczas na ziemiach gdzie teraz siedzą Gepidowie to znaczy nad rzekami Marisia, Miliare Gilpil, Grisia, która to rzeka Marisia przewyższa rozmiarami trzy pozostałe to wszystko są dopływy rzeki Cisy na nizinie Panojskie, a rzeka Cisa wpada do Dunaju to tak rozrywa tą narrację, żeby podać, że wandalowie mieszkali nad morzem nad oceanem, nad Bałtykiem. I to jest dla niego bardzo ważne. Podobnie Prokopiusz pisze, że Wandilowi mieszkali koło Jeziora Meockiego, czyli Morza Azowskiego. I kiedy byli przyciśnięci głodem, e, wędrowali do Germanów, których teraz wą frankami, na Dren. W towarzystwie Alanów Ludugockiego. No tu Prokopiusz się pomylił. Nad Morzem Azowskim, Jeziorem Meockim mieszkali właśnie Alanowie, e, Sarmaci, a nie Goci. No, ale pomylił się, ponieważ te konotacje wandalów z morzem były powszechnie spotykane w literaturze antycznej. Jordanes, opisując tradycję gotów znów, tym razem same początki gockiej obecności nad południowym wybrzeżu Bałtyku, pisze, że z tej wyspy Skandi, czyli Skandynawii, jak gdyby z kuźni ludów, raczej z kolebki szczepów, wyruszyli niegdyś gotowie ze swoim królem imieniem Berik. Pamięć o zdarzeniu zachowuje się dotąd. Ziemi, której schodząc z okrętu dotknęli stopami, zaraz nadali miano. Miejsce to bowiem jeszcze dzisiaj nazywa się Gotiskandia, Okolice Gdańska. Stąd niebawem posunęli się dalej, podchodząc obozem pod siedziby ulmerugów, wyspiarskich Rugów, które wtedy leżały na pobrzeżu oceanów. No gdzieś mogły leżeć, przypuszczalnie gdzieś w okolicach Wysp, Wolin, Uznam czy Rugia. W bitwie pokonali Ulmerogów i wypędzili z rodzimych siedzib. Również ich sąsiadów, wandalów, już wtedy ujarzmiając, wprzęgli do Rydwanu swoich zwycięstw. No cóż, e, wandalowie są bezpośrednimi sąsiadami nadmorskich Ulmerogów, czyli mieszkają gdzieś w pobliżu morza. Oczywiście w pobliżu morza 50 kilometrów, czy 500, to nie jest powiedziane, Gdyby mieszkali 500, to wtedy oczywiście były to tereny kultury przeworskiej. No tylko, że sprawa jest taka, że na samym początku goci mają bardzo ograniczone e, moce. E, pokonują Wandalów, ale zasadniczo rzecz biorąc, daleko im jeszcze tutaj e, do siły, które będą w przyszłości. Bering przybywa tam na trzech okrętach. Oczywiście to jest pewnego rodzaju mityczny archetyp. Niemniej jednak, e, raczej w pobliżu Ulmerogów i pobliżu morza szukać należy wandalów niż gdzieś bardzo daleko na obszarach górnej Odry czy górnej Wisły jak w przypadku Gotów. Także w przypadku pochodzenia Longobardów, innego plemienia germańskiego, które wylądowało w Mecklenburgii i też przybyło ze Skandynawii, mamy wspomnianych właśnie wandalów jako pierwszych wrogów na których trafili Winilowie, bo tak nazywali się Longobardowie, zanim zmienili swoją nazwę. I tutaj Winilowie, wyszedłszy ze Skandynawii, pod wodzą Ibora i Ajona, przybyli do krainy zwanej Skoringo i tam osiedli na kilka lat. W tym czasie Ambri i Assi, wodzowie wandalów, gnębili wojną wszystkie zsiedlujące z nimi kraje. Pyszni z powodu odniesienia wielu zwycięstw wysłali posłów do Winilów, aby ci albo płacili im haracz, albo przygotowali się do rozstrzygającej Bitwy. No, i wandalowie się do bitwy przygotowali, i dzięki stawiennictwu bogini Frey oraz Odyna udało im, się, udało im się pokonać Longobardo. I jest to powszechna tradycja longobardzka, że właśnie na początku walczyli z wandalami. Był to ich pierwszy wróg po wylądowaniu na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Reasumując. Wandilowie w pierwszym wieku, u zarania dziejów, są nazwą zbiorową, pod którą kryją się plemiona, nieraz w przyszłości całkiem dobrze znane i z Wandalami nie mający nic wspólnego, jak Burgundowie, Warynowie czy Goci. A oczywiście także Harinowie zupełnie skądinąd nie znali. Wandilowie są wielką siłą militarną, którą zmierzyć się muszą Goci i Longobardowie, ale którą oba te plemiona, Pokonują. Wandilowie są ludem dawnym, o którym Tacyt, piszący na początku II wieku naszej ery, już, o którym już nie wspomina, odnosząc go do dalekiej przyszłości. I bezwzględnie mocny jest kontekst nadmorski. Jest on u Dexiposa, u Prokopiusza w tradycji gockiej, w tradycji longobardzkiej. I ten kontekst nadmorski, w jakim pojawiają się. Można by podzielić na kontekst meklemburski, Łaba, Odra, gdzie są Rugiowie, Longobardowie, Warynowie, czy też kontekst pomorski między Odrą a Wisłą, gdzie są Burgundowie i Goci. O wandalach milczy Strabon, o wandalach czy ludach wandilskich milczy Pomponiusz Mela, który opisał w czasach Cezarza Kaliguli mapę umieszczoną przez Agrypę jeszcze przed rozpoczęciem rzymskiej ekspansji w Germanii. O wandalach, wandilach milczy również cały Ptolemeusz, który pisze po tacycie, a właściwie nie tyle pisze, ile dodaje, e, tworzy ogromną mapę całego znanego świata i tutaj zna ludy wandijskie kiedyś, zna Burgundów, zna Gotów, samych wandilów nie zna. Jak wysnuć można z tego wnioski? W czasach Augusta wandilowie byli jeszcze niedoznaczący, by Rzymianie o nich z daleka usłyszeli. A w czasach Tacyta byli już nie dość istotni, albo też zbytnio może oddaleni, żeby o nich coś więcej pisać. I co więcej, w tej epoce, w której cały czas wspomina się Lugiów, jest zero, nie masz w ogóle najmniejszych odniesień, że Lugiowie i Wandilowie mogli mieć cokolwiek ze sobą wspólnego. I to widać na starych mapach. Na starych mapach, które powstały nie w wyniku różnych historiograficznych koncepcji i namysłów, tylko czytania samych źródeł. Na przykład francuska mapa Barbaricum de la Marcha z roku 1832 umieszcza ludy wandilskie, a właściwie to może lud wandilski, plemię wandilskie na naszym Pomorzu i to ograniczone, tak w okolicach dzisiejszego Słupska i Koszalina. Lugiowie oczywiście osobno w zupełnie innym miejscu. Inna mapa, Kolinsa, również XIX-wieczna. W tym przypadku Wandilowie to już jest cały kompleks ludów od łaby aż zawisłe Pomorzu, na Pomorzu. Od Longobardów do Gotów. Wszystko tam określone z mianem Wandilskim, osobnym kolorem. Natomiast w przypadku Lugiów są oni kresem i końcem świata oznaczonego na kolorem różowym, Germanów śródlandowych, czyli tych właśnie Herminonów, Sfebów, Hermundurów, bez jakiegokolwiek związku z wandelami. Jeśli przyjrzymy się mapie Klaudiusza Ptolemeusza, która to mapa, oczywiście, została wyrysowana dopiero na początku XIV wieku. Ale wyrysowana z bardzo dokładnych koordynatów pozostawionych przez tego autora. I później była wielokrotnie przerysowana przez kolejnych kopistów, w końcu doczekała się druku, doczekała się przełożenia na język łaciński, to na tej mapie widzimy, że ziemie polskie, ziemie kultury przeworskiej, zamieszkałe są przez Lugiów, a przynajmniej do Wisły przez Lugiów, ponieważ kresem Germanii miała być właśnie Wisła. Między Bałtykiem, a Górami Askiburgios, czyli zasadniczo rzecz biorąc Sudetami i Karpatami, to pasmo górskie wraż wielkie robiło wrażenie na ludziach antycznych. Mamy przede wszystkim trzy plemiona lugijskie: Omanów, Didunów oraz Burów. A kiedy spróbujemy nałożyć, bo nie tylko plemiona, ale także miasta barbarzyńskie są przez Ptolemeusza na tej mapie umieszczane, no to okaże się, że większość danych jego o miastach odnosi się do części Polski dzisiejszej, północno-zachodniej, także kultura przeworska jest tutaj może kilkoma miastami, tylko reprezentowana no, między innymi miastem zwanym Kalisja, którego nie sądzę, żeby były powody do przenoszenia na dzisiejszą Słowację. I teraz Wandalowie, jak pisał Meris, staną się znani w II wieku. Staną się znani w wyniku wojen markomańskich. Wojen, które rozegrały się w czasach cesarza Marka Aureliusza i które doprowadziły do wielkiego niebezpieczeństwa dla Rzymu. Najazdy germanów połączone z wielką zarazą no, były jednym z największych wydarzeń dziejowych w historii Rzymu nie mamy dokładnych relacji o tych wojnach, nie zachowały się ciągłe narracje niemniej jednak wandalowie w nich jakiś udział brali jakiś udział brali, aczkolwiek informacje o tym, że byli wrogami Rzymian, istotnymi i ważnymi pojawiają się dopiero w źródłach późnych, źródła z drugiej połowy IV wieku, czyli jakieś 200 lat po wojnie i możemy zakładać, że Wandalowie nie tyle byli od początku wielkim wrogiem Rzymian w tej wojnie, ile po prostu ukonstytuowali się jako etno z pobliżu rzymskich granic, właśnie w wyniku tej wojny. Być może nawet odzyskali jakąś własną moc i własne uznanie w świecie germańskim, może jako wrogowie Rzymian, a może niekoniecznie. Natomiast to, co zaczyna wyróżniać teraz wandalów po tych wojnach markomańskich, jest to, że zmieniają oni swoją lokalizację. Otóż nie można powiedzieć, żeby dłużej już byli ludem w y, sąsiedztwie Morza Bałtyckiego, natomiast pojawiają się w większości przypadków w towarzystwie dwóch innych ludów zaangażowanych w wojnę markomańską: w towarzystwie markomanów, właśnie od których ta wojna nosi nazwę, oraz kwadów. I tu jest rzecz bardzo ciekawa: bo markomanowie i kwadowie są to ludzie: jedny mieszkający w Czechach, a drugi na morawach. Czyli w związku z tym, jeśli Eutropiusz wymienia e, tego, z kim Marek Aureliusz toczył wojnę, to wojna markomanów, kwadów, wandalów, sarmatów i Swebów. E, wszystkie te ludy były zaangażowane w wojnę markomańską, skąd nie wiemy, natomiast o wandalach Wiemy co nieco, tylko. I to są właściwie pierwsze informacje, że oni tam się, to jako pojawili. pojawili. Orozjusz pojaw, wymienia nam dokładnie identyczny e, zestaw ludów: markomanowie, kwadowie, wandalowie, sarmaci, sfebowie. E, historia Augusta wymienia markomanów, sarmatów, wandalów, kwadów. Nie wspomina o Swebach, ale znów to samo towarzystwo. Kiedy Cassius Dio pisze o. Polityce Komodusa, następcy Marka Aureliusza, który doprowadził do pokoju z Germanami, to pisze, że w ramach tego pokoju on wymusił na e, m, Kwadach i Markomanach, żeby oni nie prowadzili wojen z jazygami, z armatami, burami oraz wandilami. Nie prowadzili wojen, no, gdyż zakłada się, że w pewnym momencie te plemiona przeszły i sprzyjały e, Rzymianom. Natomiast inny cesarz, Caracalla, miał wręcz zupełnie odmienną zasadę i Caracalla był, pysznił się tym, że udało mu się doprowadzić do zniszczenia przyjacielskich relacji między Wandilami a markomanami oraz do zabicia króla Kwadów. W związku z tym, jakby na to nie patrzeć, po wojnach markomańskich, po roku 180, Wandalowie, już teraz pod tą nazwą w źródłach łacińskich, w greckich dalej Wandilowie, są w sąsiedztwie Markomanów i Kładów, czyli gdzieś w sąsiedztwie Czech i Moraw. Gdzie? Trudno powiedzieć. U tegoż kasiusza Diona wspomniana jest wyprawa Druzusa, czyli jeszcze bardzo dawno w wieku pierwszym, Ma się początku tego wieku, w roku dziewiątym, ale przy tej okazji Kacjusz Diorowi taki wtręt o rzece Łabie. A mianowicie ta rzeka Łaba ma płynąć z gór wandalskich aż do północnego oceanu i wyróżniać się wielkością. I teraz, dzisiaj wszyscy wiemy, że źródła rzeki Łaby są w karkonoszach. W związku z tym. Ta informacja, że rzeka łaba wypływa z karkonoszy jest przyjmowana z wielką tutaj uznaniem przez tych, którzy wandalów lokują na ziemiach kultury przeworskiej, a mianowicie góry wandalskie były to te, za którymi mieszkali wandalowie, a za karkonoszami od południa patrząc z rzymskiej strony, jest oczywiście Polska. No tylko problem jest taki, że rzeka łaba w Czechach, płynąca dzisiaj z Karkonoszy, łączy się z rzeką Wełtawą, która jest półtora razy dłuższa i półtora razy szersza od rzeki Łaby. Także gdyby chcieć podawać długość Łaby, długość tego cieku wodnego, trzeba by podawać Łabę z Wełtawą, a Wełtawa płynie z południa, Wypała, płynie z południa, z gór Szumawy. Jeśli popatrzymy sobie na mapy stare, które są z dosyć dużą dozą ogólności tworzone, to rysuje się łabę tak, jakby to wełtawa była jej przedłużeniem, a nie wcale tak jak dzisiaj łaba skręcająca i płynąca w stronę północy, czyli karkonoszy. W związku z tym. Oczywiście moglibyśmy powątpiewać, czy mapy z XVI wieku dają nam myślenie ludzi starożytnych, ale Klaudiusz Ptolemeusz w swojej geografii umieszczał koordynaty geograficzne. I koordynaty geograficzne wyraźnie wskazują, że rzeka łaba płynęła z południa nie z gór Askiburgios, które tak nazywano Sudety ale z innego masywu górskiego położonego na południe relatywnie niedaleko Dunaju. I tutaj jeszcze jest jedna mapa, ci, którzy mają okazję obejrzeć tą prezentację, mogą zobaczyć mapę Europy przedstawioną jako królowa. I jest tutaj bardzo mapa schematyczna, tylko najważniejsze ludy są wymienieni, wymienione, najważniejsze państwa, między innymi Polonia, ale obok Polonii na zachód od nad Bałtykiem jest Wandalia, Wandalia, czyli kraina wandalów. W tym przypadku oczywiście jest to Mecklenburgia, państwo kiedyś założone przez dynastię słowiańską, ale ciekawostką jest to, że ta tradycja, że Wandalowie mieszkali właśnie nad Morzem Bałtyckim, przeszła później na, z Germanów na lud słowiański, ale mieszkający w tych samych mniej więcej obszarach początkowo. Natomiast najbardziej znaczącym dowodem, że Wandalowie mieszkali gdzieś na południu Czech, jest zachowana tabula Peutingeriana, czyli mapa rzymska z czasów II, może III wieku, znana nam z XIII-wiecznej kopii, gdzie przedstawiono cały świat rzymski z drogami, a świat barbarzyński jest właściwie takim wąskim paseczkiem pomiędzy rzeką Ren, Dunaj, a Oceanem. Ten pasek jest tak wąski, że niewiele się tam mieści, najczęściej tylko jedna nazwa plemienia. Natomiast kiedy na tej mapie zaznaczono plemię Markomanów, zamieszkujące dzisiejsze Czechy, to pod nimi dodano Wanduli. I jest to element, żeby dwa ludy odnotowano na tej mapie z obszaru barbarikum europejskiego, ale zrobiono to przypuszczalnie dlatego, że oba były bardzo ważne i istotne dla Rzymian, żeby mniej więcej się orientowali. A umieszczenie tych map wskazuje, że nad Markomanami, którzy mieszkali w północnych Czechach. Na południe od nich mieszkali Wandulowie, czyli w Czechach Południowych, czyli właśnie tam, skąd wypływa rzeka Wełtawa. W następnych stuleciu, już po wojnie markomańskiej w wieku III, kiedy to Rzymianie przeżywali kryzys, związany z różnego rodzaju najastami germańskimi, mamy tych markomanów znów wymienianych głównie w tym samym miejscu, w sąsiedztwie. Markowanów i Kwadów. Wandalowie mieszkają gdzieś w Germanii, tak pisze pierwszy chrześcijański ch chorograf opisywać świata Hipolit Rzymski oraz przejęte jest to przez późniejszą tradycję i również Jordanes, który przedstawia nam w pewnym momencie y sukcesy króla Gotów, a konkretnie jest to lata 230-249, króla, który dopiero dotarł z północnych rejonów Bałtyku, czy też nad Bugu, z to bardzo taka znana nazwa dzisiaj w polskiej archeologii, osiedlenia się gotów na południe nad Morze Czarne i rozpoczął wyprawę przeciwko Rzymianom, to także ten król, jak pisze Jordanes, rozciągnął swoją prawicę na wandalów, Iwandal płaszczył się przed jego prawicą. Markoman uiszczał świadczenia, i służyli królowi Gotów pokornie naczelnicy Kwadów. A więc goci, którzy wówczas powinni być nad Morzem Czarnym, ale tutaj są przedstawieni jako zwierznicy tego samego zestawu ludów z obszaru raczej naddunajskiego, Czech i Moraw. Cesarz Aurelian. Wojował nad Dunajem również z e, plemionami germańskimi, w tym z Wandalami. I jeśli pojawia nam się wśród ludów pokonanych przez Aureliana w całym katalogu Gotów, Halanów, Roxolanów, Sarmatów, Franków, Swebów, Wandalów i Germanów, to Wandalowie są umieszczeni w kontekście zachodnim. Nie obok Gotów i Alanów na wschodzie, tylko obok Swebów i Franków na zachodzie. Wandalowie zamieszkiwali zatem południowe Czechy, ale ich drugi ośrodek się w jakiś sposób wykształcił w Dacji. W Dacji prowincji, którą wówczas właśnie Rzymianie pod wodzą cesarza Aureliana postanowili opuścić jako niemożliwą do obrony przed barbarzyńcami. I kolejny Cesarz Probus toczył walki z Germanami na południe od Dunaju nad rzeką Lech w Recji, ale także w Dacji z Gepidami, Grautungami, Wandulami. W Dacji, którą te ludy zajęły, kiedy Rzymianie ją opuścili. I stąd Wandalowie pojawiają się także w nieco późniejszej, o kilkanaście lat relacje o tym, że Terwingowie, czyli Goci, w sojuszu z Tajfalami walczyli przeciwko Wandalom i Gepidom właśnie na terenie Dacji. A zatem powstał drugi ośrodek, drugi ośrodek obok tego w południowych Czechach, w Dacji. I skąd wzięli się tam Wandalowie? Otóż pierwsza informacja jest nie o nich, ale o ludzie Asdingów, którzy mieli wspierać Małka Aureliusza, w walkach przeciwko lokalnym plemionom i germańskim i wolnym dakom, niepodbitym przez Rzymian, którymi dowodzili Raos i Raptos. I których to Rzymianie mieli tam no, troszkę sponiewierać, wykorzystując przeciwko nim innych Germanów, ale w ostateczności pozwolić im na tej, w tej prowincji osiąść. I tutaj ci azdingowie są znani później, pod nieco zmienioną nazwą jako Astringowie, ale to jest typowy błąd rzymskich kopistów, ponieważ wtedy już wspierali gotów króla Kniwy w najeździe na Rzym, a w roku 330 wspomniany jest pierwszy król Wandalów jako pochodzący z rodu Azdingów. Czyli w owym czasie musiało się dokonać jakaś forma etnogenezy, tak powiem, zgodnie z nauką proponowaną nieraz przez badaczy sowieckich etnogenezy Wandalów w dacji, gdzie wokół rodu Asdingów ta tożsamość znów ożyła i stała się w jakiś sposób istotna. Natomiast z późniejszych czasów samych wandalów znamy Asdingów jako ród królewski, czy może klan królewski, ponieważ czasem zakłada się, że nie była to tylko dynastia, ale pewnego rodzaju grupa rodowa bardzo rozrośnięta i po raz pierwszy o królach z rodu Azdingów wspomina poeta łaciński Drakoncjusz już w Kartaginie, pisząc utwór Satisfactio, czyli zadośćuczynienie dla króla wandalów Guntamunda, zadośćuczynienie za to, że w innym utworze chwalił cesarza rzymskiego zamiast króla Wandalów. W związku z tym na początku wieku IV wandalowie są już w dwóch ośrodkach nad Dunajem w Czechach i nad dunajem w dacji, ale z tej dacji zostają wyparci. Wyparci w wyniku ekspansji gotów. Otóż e, król Gocki e, rozpoczął wojnę z wandalami. I tutaj Jordanes opisuje ich w dwa różne sposoby. W pierwszy sposób, że byli oni mieszkali na ziemiach, gdzie dzisiaj siedzą Gepidowie i są wymienione cztery rzeki, Marisia, Miliare, Gilpil Grisia, czyli rzeki dopływy Cisy. Ale pisze też Jordanes, że graniczyli wtedy od wschodu z Gotami, od zachodu z Markomanami, od północy z Hermondurami, a od południa z Istrem. I w tym drugim opisie to nie jest jakiś tam kraj nad rzeką, gdzie dzisiaj są Gepidowie, tylko to jest wręcz imperium rozciągające się Między Czechami, Rumunią, jakimiś krajami północy, może nawet dzisiejszą Polską, na samym Dunajem. Takiego imperium Wandalowi nie tworzyli, byli raczej słabi, ulegli Gotom, i po tej porażce wandalowie z Dacji musieli uciec, tak samo jak uciekli Rzymianie wcześniej, do Panonii. I w tej Panonii 60 lat siedzieli jako tak zwani Federati, czyli barbarzyńcy na służbie cesarskiej i w tej służbie niektórzy całkiem z wielkie sukcesy odnieśli jak na przykład Stilichon który stał się wodzem rzymskim regentem zapanowania małoletnich cesarzy który nawet snuł sobie plany że jego syn zostanie następnym cesarzem V wiek to już jest kres wandalskiej historii w Barbarikum, na północ od Dunaju, na wschód od Renu. Dokonają oni wówczas swojej wędrówki. I tutaj możemy prześledzić różnych autorów, którzy o nich wspominają, a będzie o nich coraz więcej wiadomości, ponieważ Wandalowie są yy, głównym ludem, który przekracza Ren i zaczyna podbój Galii i reszty Imperium Rzymskiego. U poety Prudencjusza wymienieni są dosyć chaotycznie. W, Katalogu, który nie składa się na żaden obraz geograficzny, obok Rzymian, Dachów, Sarmatów, Hunów, Getulów i Garamantów. Te dwa ostatnie trudy afrykańskie i być może jest to jakaś tam profetyzm zakładający przyszłe losy Wandalu w Afryce. No ale Prudencjusz nie mógł jeszcze wiedzieć, że oni do Afryki tracą. Natomiast Hieronim pisze bardzo ciekawe rzeczy. W roku 393. E, wspomina, że sarmaci Kwadowie i Wandalowie e, i rozliczne inne ludy jedzą mięso koni i lisów. Następnie w roku 396 wymienia już cały szereg ludów, które niepokoją rzymskie prowincje: Scytie, Tracje, Macedonie, Dardanie, Dacje to jest Dacja przeniesiona przez Rzymian na południe od Dunaju, Tesalie, Achaje, Epir, Dalmację i obie panonie. Czyli właściwie całe Bałkany, bo aż do Achaii greckiej są najeżdżane przez kogo? Gotów, Sarmatów, Kwadów, Alanów, Hunów, Wandalów, Markomanów. Czyli właściwie przez Germanów siedzących w Dacji, jak Goci czy też siedzących na południu Czech, jak Wandalowie czy Markomani. W roku 406 Doszło do przekroczenia Renu. Przekroczyły to cztery plemiona główne Alanowie, Sfebowie i Wandalowie, którzy trzymali się razem, oraz Burgundowie, którzy w tym samym wydarzeniu brali udział, ale szli swoimi własnymi drogami. Natomiast w roku 409 Hieronim wspomina już zniszczenie Galii zniszczenie kraju między Alpami a Pirenejami między oceanem a Renem. I kto tego dokonał? Kwadowie, Wandalowie, sarmaci, alanowie, Gepidowie, Herulowie, Saksonowie, Burgundowie, Alemanowie i tutaj smutna refleksja Hieronima: mieszkańcy panoni, prowincji rzymskiej, niszczą inną prowincję, czyli Galię. I ta wzmianka jest egzemplifikacją tego że Wandalowie mieli dwa miejsca, z których ruszli na zachód. Jedno w Czechach, na północ od Limesu, a drugie w Panonii, w rzymskiej prowincji, i mogli przez Hieronima być już uważani na facto za rzymskich obywateli. Dlatego też interpretacja, którą dzisiaj spotyka się bardzo często, w której łączy się Wandalów z kulturą przeworską, każąc im nieraz już około 400 roku przed naszą erą, zamieszkiwać ziemi wielkopolskie i śląska, a następnie przesuwać się w stronę Małopolski, Zakarpacia, jest moim zdaniem całkowicie pozbawione jakiejkolwiek podstawy źródłowej. Gdyż jeśli krytycznie przyjrzymy się dziejom wandalów, to okaże się, że nie mają oni nic wspólnego z kulturą przeworską, z ziemiami, na których ta kultura występowała, ponieważ wandalowie ukształtowali się na Pomorzu, w Mecklenburgii i na Pomorzu aż po Gdańsk. Następnie byli jeden raz odnotowani w Brandenburgii, gdzie Klaudiusz Ptolemeusz wspomina Silingów, a potem już wspomniani są tylko i wyłącznie na zapleczu Limesu Dunajskiego, na zapleczu czeskomorawskim i na zapleczu dackim. Można by było w oczywisty sposób rozrysować wszystkie testimonia, wszystkie źródła, w których wspomina się o wandalach w literaturze antycznej. I wszystkie one w jaki sposób oscylują pomiędzy Bałtykiem Dunajem. Oczywiście można powiedzieć, że Polska też leży między Bałtykiem Dunajem. A Dunajem. Dlaczego zatem Ziemie Polskie miały być wykluczone z obszaru, w którym mieli pojawiać się wandalowie? Sprawa jest oczywiście związana z pewnego rodzaju poszlakami, ale trzeba pamiętać, że Germanie w starożytności, do w swoim dążeniu ku pół, południu, z mroźnej, odległej północy na piękne, bogate cywilizowane rzymskie południe, wybierali drogi najkrótsze. Oczywiście Goci przeszli daleką epopeję, ale większość innych ludów germańskich wędrowała szlakiem tak zwanym Nadłabskim. Nadłabskim wzdłuż rzeki Łaby, która ma swoje źródła, biorąc pod uwagę Wełtawę, na południu Czech, tuż obok Dunaju, i taki szlak jest potwierdzony na przykład dla longobardów, którzy ze Skanii, jeszcze w Skandynawii, później z Koringi, przez kolejne punkty najkrótszą drogą przeszli nad Dunaj wzdłuż Łaby. I była to trasa, którą ci longobardowie przeszli dwukrotnie, ponieważ początek wojny markomańskich to był również najazd longobardów, wówczas jeszcze ludów. Ludności zamieszkałej Mecklenburgie nad Dunaj. Nie udało im się, wrócili do Mecklenburgii i potem jeszcze raz w czasie wędrówek ludów tą samą drogę przebyli. Gdziekolwiek dzisiaj byśmy nie umieszczali Longobardów, czy umieszczali koło Hamburga, czy umieszczali jako wielkie terytorium sięgające aż do Szczecina, wszyscy badacze są zgodni, że wzdłuż łaby szli oni nad Dunaj. Dlaczego mieliby iść trendy indziej, Wandalowie, skoro lud wandalski, silingowie, jest poświadczony właśnie nad Łabą, a konkretnie w południowej Brandenburgii, w okolicach dzisiejszego Berlina? Wzdłuż Dunaj, wzdłuż Łaby szli także Rugiowie, którzy są dzisiaj znani z źródeł w dwóch miejscach na północy Ulmerugiowie czy też wyspy Rugi Bałtyckiej oraz później jako lud dunajski, naddunajski, ale mieszczący się właśnie w pobliżu źródeł Łaby. Nieco odmienny kasus mamy w przypadku Herulów, którzy byli ludnością towarzyszącą Gotom w ich wędrówce na południowy wschód, ale później Herulowie postanowili wrócić do ojczystej Skandynawii. I wybrali się z obszarów Pontyjskich, dzisiejszych stepów ukraińskich, wzdłuż Dunaju, aż do miejsca, gdzie Dunaj jest w miarę blisko Łaby, a następnie wzdłuż Łaby na północ, przekraczając m.in. Ziemię Warynów, znanych nam jeszcze z Pliniusza jako lud Wandalski, wrócili do Skandynawii. I dlatego dzisiaj. Próbując rekonstruować trasę, miejsce, którego Wandelowie wyruszali na podbój świata zachodniego, skończyło się to zajęciem Kartaginy i niszczeniem, najazdem na Rzym, to możemy spróbować zestawić ich w pobliżu tego, gdzie wędrowali ich sojusznicy w tym etapie najazdu na Rzymian. sfebowie. Mianowicie sfebowie, byli wielkim ludem, skład którego wchodziły różne plemiona, i zakłada się, że ci, którzy towarzyszyli Wandalom w wyprawie na zachód, to byli właśnie Markomanowie z Czech i Kwadowie z Moraw. I Wandalowie z całą pewnością zamieszkiwali w sąsiedztwie tych dwóch swoich. Sfepskich sojuszników. Natomiast Alanowie, którzy jako trzeci lud dołączyli do wyprawy, byli ludem przepędzonym przez, przez Hunów z dalekich scytyjskich z stepów jeszcze nad Donu. Więc byli ludem świeżo pojawiającym się nad Dunajem w tym obszarze. I większość ludów germańskich wybierała w starożytności szlak wzdłuż. Łaby. Także rozprzestrzenianie się ludów cheminońskich, samych Swebów na wschód, markomanów zajmujących Czechy dzisiejsze, dawny kraj bojów, wszystko to było na osi łaby. Można powiedzieć, że tylko Goci wybrali daleki szlak. Szlak wiodący z Bałtyku wzdłuż Wisły, Bugu, Dniestru aż na obszary Pontyjskie, gdzie doszło do etnogenezy ich oraz innych ludów, które im towarzyszyły, na przykład gepidów czy herulów. I później te ludy wracały nieraz, lub też w przypadku koczowników, atakowały Europę, poruszając się ze wschodu na zachód szlakiem naddunajskim. Ponieważ Dunaj był wielką arterią komunikacyjną okolice stepowe na północ od Dunaju, także sprzyjały koczownikom. Natomiast Germanie, docierając z obszaru północnych Niemiec, wzdłuż Łaby, na Limes Rzymski, nie mogąc go przekroczyć, także przesuwali się w stronę, e, tym razem wschodnią, cały czas na zapleczu. Także Łaba i Dunaj są tymi dwoma głównymi tutaj arteriami rozprzestrzeniania się Germanów w epoce Rzymskie, nie licząc oczywiście gotów, którzy szli znacznie dalej na wschód, acz nie tak daleko jak Rusowie, szwedzcy Rusowie w średniowieczu, wykorzystujący już rzeki dzisiejszej Rusi z dnieprem łącznie. Czy zatem ziemie nasze nad Odrą i Wisłą nie mogły być szlakiem migracji? Oczywiście, że mogły i były. I tak pierwsza germańska migracja, migracja bastarnów, gdzieś z pogranicza Mecklenburgii, Brandenburgii aż do Mołdawii, przeszła przez Ziemię polskie, przeszła przez Wartę, Wisłę i Buk. Również najazd Teutonów i, z, i i Cymbrów, przepraszam, z Jutlandii, również zahaczał w jakiś sposób o. Basen rzeki Odry. I mamy tutaj na obszarach ziem polskich z całkiem sporo zabytków łączonej z germanami kultury Jastorskiej. Na Pomorzu Zachodnim wręcz kultury absolutnie dominującej. Jednak ta kultura, która ekspandowała wzdłuż łaby w stronę Dunaju, była kulturą Odmienną i odrębną od kultury przeworskiej. Aczkolwiek no, pewne elementy, jak na przykład wielki wpływ celtycki, w obu był zauważalny. Dlaczego więc e, wandalowie nie mieliby mieć nic wspólnego z kulturą przeworską? Zrasumujmy. Po pierwsze, źródła pisane potwierdzają, nie potwierdzają ich obecności na terenach kultury przeworskiej, natomiast potwierdzają obecność. Lugiów. I to bardzo wyraźnie. Źródła pisane nie potwierdzają przynależności Lugiów w jakikolwiek sposób do wandalów, ani nawet do ludów wandylickich. Jeśli już, to potwierdzają jakieś przynależność Lugiów do swebów. Utacyta są częścią swebi, a u Ptolemeusza swebscy burowie są ludem lugijskim. Kultura przeworska powstała, jak się przyjmuje, archeolodzy mówią, w okresie lateńskim, C2, i istnieje przez cały okres rzymski. Są to lata 250 do 450, może nawet. I w tych 700 latach e, granice kultury przeworskiej się przesuwają, może być to wynikiem ekspansji, może utraty terenu, może pewnych też zmian w kulturze materialnej, ale za to nic nie wskazuje, by doszło na jej terenie do jakichś wielkich zmian etnicznych. Raczej ten etnos, który mieszkał na początku, mieszka też i dalej na końcu. Gdzie indziej takie zmiany etniczne dochodzą, choćby w Czechach, gdzie celtyckich bojów zastępują Słowieccy Markomanowie i jest to bardzo wyraźnie widoczne, czy też na Pomorzu, gdzie kultura oksywską zastępuje wielbarska, bo pojawiają się goci. Tutaj takich rzeczy nie ma. A zatem kultura przeworska, która jest kulturą środkowej i południowej Polski, mocno związana z Celtami, także infiltrowana przez Germanów z zachodu tego nie ma co ukrywać jest kulturą odrębną, jednak od i celtyckiej, chociaż Celtowie pojawiali się na terenie Polski. Zamieszkiwali nawet na Kujawach, wręcz Celtowie mogli być pierwotnie strażnikami bursztynowego szlaku, zanim nie przekazali tej roli lugiem. Zasięg kultury przeworskiej jest zmienny. W pewnym momencie kultura wielbarska wypycha zawisły kulturę przeworską, natomiast ta się zaczyna ekspandować w stronę Rusi Halickiej, i Zakarpacia. Przypomina to troszeczkę nam. Obszar państwa Kazimierza Wielkiego, no niemniej jednak kultura archeologiczna, no, która jest tylko pewną e, tendencją e, klasyfikacji zabytków materialnych, ale oddaje też na przykład informacje o e, zwyczajach pogrzebowych, no, jest tutaj absolutnie e, e, czymś trwałym, e, stałym. Nie widać, że miało dojść do jakiejś wielkiej ekspansji. Nowej ludności na jej teren. Dlaczego zatem połączono wandalu z kulturą przeworską? Otóż wpływ na to miały lata 1870-80, kiedy to powstała druga Rzesza, Kiedy to Niemcy poczuli wielki moc we własnych narodzie po pokonaniu cesarza Napoleona, byli potęgą przemysłową, zaczynali być potęgą kolonialną. No a pod bokiem mieli ziemie polskie zdobyte przez Prusy w wyniku rozbiorów. I rozpoczynała się również najdłuższa wojna współczesnej Europy. Wojna ekonomiczna, gospodarcza polsko-niemiecka, właśnie w Wielkopolsce. Stąd też uznanie, że jakaś ziemia należy do jednego lub drugiego narodu w tego rodzaju sporach dawałoby wielką przewagę propagandową. Przypominajmy, że to są również czasy no, kultur kampu, owszem, walki z Kościołem, ale także e, dosyć istotne pod względem e, narodowościowym. Stąd w tej właśnie epoce wykreowano pewnego rodzaju byt wcześniej nieznany, byt językoznawczo-historyczny pod nazwą Ostgermanen. Czyli, że w starożytności... Byli odrębni od zachodnich Germanów, osobni wschodni Germanie, którzy byli ludnością rdzenną etnicznie na ziemiach nad Wisłą i Odrą, czyli na ziemiach, których, które Niemcy albo posiadały bezpośrednio, albo których ewentualnie mogli też w ramach projektu Mitteleuropa wysuwać swoje roszczenia. I wandalów zaliczono właśnie do tych. Ost Germanów na podstawie relacji Pliniusza, który wyróżnia pięć różnych ludów germańskich. Wandalowie byli uznani również za lud wielki. Wielki, ponieważ dali nazwę całej grupie ludów germańskich, a także utworzyli państwo w Afryce, czyli jeszcze zanim to państwo utworzyli już, byli wielcy. I wówczas archeolog niemiecki Kosinna zakładał, że kultura archeologiczna przynależy do konkretnych ludów. Że jest właściwie tożsama, jednolita z ludami. No więc w związku z tym, skoro kulturą wielbarską, używam dzisiejszych nazw, mieli władać Goci, Luboszycką, Burgundowie, no to pozostawała nieobsadzona tak, którą dzisiaj zwamy przeworską. Wówczas nazwy swojej jeszcze nie miała, ale z czasem nazwano ją wandalską od Wandalów. I stąd zrodziło się przekonanie, że Wandalowie są tożsami z kulturą. Przeworską, I to widać już u Drozdzera na jego mapie. A że tutaj byli też Lugiowie, no to trzeba było Wandalów i Lugiów w jakiś sposób ze sobą złączyć. Złączyli w ten sposób, że uznano Lugiów za lud Wandalski. I to jest na tej mapie wyraźnie widocznie. Wandalowie sięgają to już od Pomorza aż po okolice Krakowa, a Lugiowie malutki obszar na Śląsku. Jakie argumenty przemawiały za tym, żeby Wandalów uznać za Lugiów? Otóż. Uznano, że wandalowi i lugiowie są to nazwy związku plemiennego. I gdy dominowały w tym związku wpływy celtyckie, zwane były lugiami, a gdy wpływy germańskie, to wandalami. No tylko, że żaden autor starożytny nie utożsamia wandalów z lugiami. Nie czyni tak nawet tacyt, który w Germanii wspomina odrębnie o wandilach i o lugiach, nie czyniąc najmniejszej aluzji, że to jeden i ten sam lud. Również Cassius Dio. Pisze w jednym miejscu swojej historii o Lugiach, w innym o Wandalach. I osobno umieszcza oba te ludy również mapa rzymska, tabula Peutingeriana. Inny argument, Pliniusz ludów wandilskich wymienia Harinów, a Tacet wśród lugijskich Hariów. A więc Harinowie i Hariowie, jest to jedno i to samo plemię, które należy do tego samego związku lugijsko-wandalskiego. Problem tylko taki, że etnonimy Harinowie i Hariowie to hapax legomena. Nie wiemy nic bliżej o tych ludach, poza ich nazwą. Tacyt pisze, dalej Hariowie, straszniejszy niż to wynika z ich sił, którymi przewyższają wymienione wyżej ludy, dają upust wrodzonej dzikości, wspomagając ją pewnymi zabiegami i dogodnym czasem. Czernią tarcze, malują ciała, do bitwy wybierają ciemne noce. I samym widokiem tak różnego wojska sieją postrach wśród wrogów, z których żaden nie wytrzymuje nieznanego i zgoła piekielnego widoku. We wszystkich bowiem bitwach pierwsze ulegają oczy. A więc hariowie to jest naprawdę wojsko. I tutaj możliwe, że nazwa ta jest nazwą nieetniczną, tylko grupy społecznej od haria, dzisiejsze niemieckie here, czyli wojsko. Eee, tym bardziej, że cały ten opis dzikiego na Czarno wojska, może być też nie dotyczyć chariów, tylko dotyczyć ceterum ali, bo tak jest w oryginale zapisu tacyta, czyli wszystkich pozostałych Lugiów. Co więcej, na terenie Barbarikum mogą występować bardzo podobne do siebie nazwy etniczne, np. przykład burowie w karpatach zachodnich i daccy burowie w karpatach wschodnich, nie pozostający ze sobą w żadnych uchwytnych dziś relacjach. Co więcej, związki plemienne mogą w ciągu dziejów zmieniać, tracić lub zdobywać nowych członków. I tak sfebscy bórowie Tacita są u Ptolomeusza ludem lugijskim. Dlatego gdybyśmy chcieli w jakikolwiek sposób łączyć Lugius z Germanami, to mamy wyraźny szwabt sfebski. A wandalski jest wynikiem jedynie podobnego brzmienia dwóch etnonimów, które są z kompletnie skądinąd nieznane. I nawet przy założeniu identyczności Halinów i Chariów, prostsze jest wyjaśnienie, że jedno z plemion wandilskich weszło w skład Związku Lugijskiego, niż że cały Związek Lugijski to jest inna nazwa Wandalów. Kolejny argument. Strabon, a zwłaszcza Ptolemeusz wspominają Lugiów, a milczą o Wandalach. Pliniusz wspomina o Wandilach, ale milczy o Lugiach. A więc jest to jeden i ten sam związek plemienny, różnie zwany u różnych autorów. Lugiowie to dawniejsza nazwa, która wychodzi z użycia po I wieku naszej ery. Longiones i Lupiones, spotykane później, to są nazwy niepewne. A wandalowie to nowsza nazwa, dominująca od czasów wojen markomańskich. No tylko, że autorzy starożytni, Tacyt, Cassius Dio, Tabula Peutingeriana wymieniają i Lugiów, i wandalów. Bez jakiejkolwiek zmianki, że to są, że ich cokolwiek łączy. Rzeka Wisła oddziela nam też Germanię od Dacji. I oddziela również przecina kulturę przeworską. Oddziela od Dacji. W późniejszych czasach Rzymianie uważają, że oddziela od Tracji. I tutaj tabula Pytyjngariana wspomina Lupiones, czyli o Lugiach, dodając określenie Sarmatę. Pliniusz milczy o Lugiach. Ale wspomina cztery ludy między Pontem a Wisłą: Sarmatów, Wenedów, Hirrów i Skirrów. Możliwe zatem, że Lugiowie ukrywają się pod nazwą Sarmatów, a nie Wandilów u Pliniusza. Sylingowie dali nazwę śląskowi, przez górę ślężę, rzekę ślęzę. A więc lud wandalski mieszkał na terenie kultury przeworskiej. To jest absolutnie teza, która samo się objaśniająca że Silingowie mieszkali na Śląsku, stąd Śląsk nosi nazwę od Silingów, a nosi nazwę od Silingów, bo Silingowie mieszkali na Śląsku. Etymologia ta była etymologią do tego jeszcze na początku bardzo amatorską. Jako pierwszy spisał ją dziennikarz z Bolesławca, który ukrył się pod pseudonimem Ignac Imzik. Jest ona mniej prawdopodobna od etymologii, którą zaprocentowali Polscy uczeni, kojarzą Śląsk z tak zwaną Ślągwą, czyli terenami pogmotłymi. E, oczywiście obie te mm, teorie etymologiczne są bardzo słabe, a Silingowie są w ogóle poświadczeni w historii przed pobytem w Hiszpanii tylko u Ptolemeusza pomiędzy Łabą a Odrą w południowej Brandenburgii. Więc ze Śląskiem nie mają oni zasadniczo nic wspólnego, no chyba, że chcemy Tą nazwę silingowie ze śląskiej łączyć, ale to równie dobrze możemy nazwę rzeki Sęgi wpadającej do yy, Bajkału też łączyć ze śląskim. Rzeka Łaba ma źródła w górach wandalskich, czyli w Karkonoszach, czyli na północ od Karkonoszy mieszkali wandalowie. No i tu oczywiście wiemy, że zgodnie z koordynatami Ptolemeusza oraz interpretacją położenia wandalów wobec narkomana Putingeriana, źródła Łaby były tożsame dla starożytnych ze źródłami Wełtawy. I były w Szumawie, blisko Dunaju, na granicy austriacko-czeskiej dzisiejszej. Azdingowie przybyli do, na granicę Dacji z północy, z Zakarpatu w czasie wojen markomańskich, a ich pojawienie się do Rzeczu Górnej Cisy zbiega się z pojawieniem kultury przeworskiej na tych terenach. I teraz tak, nie ma dowodu, że Azdingowie w II, iii trzecim wieku byli początkowo uważani za Wandalów. Cassius Dio i Jordanes piszą o nich jako o osobnym etnosie. Mogli być nazwą klanu. Które dopiero później przejmie zwieśnictwo nad Wandalami, albo wręcz który zacznie wokół siebie tworzyć jakąś nowe miejsce, nową ludność, zwaną po dawniejszej Wandalską. I nie ma żadnej wskazówki, skąd oni nad tą pograniczą dacie się pojawili. Mogli z północy, ale mogli również z zachodu, wzdłuż Dunaju. Natomiast lokalizacja Wandalów. W roku 344 wskazuje, że byli oni w tej dacji raczej nad Dolną Rzeką Cisą i jej dopływami niż na terenach kultury przywarskiej na Zakarpaciu. Obok Azdingów pojawiły się na tej dacji inne ludy wandalskie: Lakringowie i Wiktofalowie. Te ludy są znane, ale w źródłach nie ma nawet najmniejszego cienia dowodu, że mogli mieć cokolwiek wspólnego z Wandalami. Poza tym, że Lakringowie walczyli z Azdingami, czyli walczyli z przyszłymi. Wandalskimi królami. Ponieważ Lugiowie czcili bliźniaczych bogów Alków, a u Dziejów, a z Dingami u Diona i Wandalami w tradycji longobarskiej dowodzili dwaj królowie Raos i Raptos oraz Ambri i Assi to znaczy, że związek lugijsko-wandalski miał charakter religijny i rządzili nim podwójni królowie. No to jest zupełne nieporozumienie, ponieważ kult bliźniąt jest ogólno-indoeuropejski spotykane od Indii aż po e, Sycylię. I nazwę, a do tego nazwę Alkowie można etymologizować na gruncie różnych języków, italskich celtyckich, wcale koniecznie germańskich. Do tego podwójnych królów miały też inne plemiona germańskie, na przykład sami Longobardowie, walcząc z, bliźniak, z bliźniaczymi wandalami, byli dowodzeni przez Ibora i Agiona. Sasi zaatakowali Brytanię pod wodzą Hengista i Horsy. W Szwecji inglingowie rządzi raz we dwóch Otere i Onela, czy Edgis i Edmund znane z Beowulfa. Dwóch królów było wsparcie. Na początku Rzymu byli Romulus i Remus, a później dwóch konsulów, także jest to rzecz powszechna. Tradycje plemienne Longobardów i Gotów o walkach z wandalami oraz na początku ich historii oznaczają starcie. Ludów kultury jastorskiej i wielbarskiej z ludnością kultury przeworskiej. Dobrze udokumentowaną zwłaszcza przez wyparcie w III wieku kultury przeworskiej przez Wielbarską na zachodni brzeg Wisły oraz testimonium Historia Augustii w żywocie Marka Aureliusza, gdzie mowa jest o tym, jak rozpoczęły się wojny markomańskie. Wyruszyli jednak odzianie w stroju wojskowi obaj imperatorzy, Marek Aurelius i gdy Wiktualowie i Markomanowie siali zamęt we wszystkim, a także inne narody, które wypędzone przed wyżej umieszczonych barbarzyńców, uciekły. O ile nie zostałyby przyjęte przez Rzymian, wypowiadały tymże Rzymianom wojnę. I tutaj ci wyżej umieszczeni barbarzyńcy to jest asperioribus superioribus barbaris w tekście łacińskim. I niektórzy to interpretują jako mieszkających daleko od Dunaju, mieszkających na północy. W rzeczywistości nie ma na to żadnego dowodu, że takim możemy mieć interpretację. A walki, o których to wspomina się, Longobardy, wygotu z Wandalami, miały miejsce zaraz po wylądowaniu na północy, nad Bałtykiem. I tradycja gocka wspomina Wandalów raz jako lud nadbałtycki, a drugi raz już jako naddunajski. O tym, co było po środku, nie mówi nic w przypadku Wandalów, chociaż mówi sporo w przypadku innych ludów. Kultura wielbarska jest dobrze znana, dobrze może być połączona z tradycją gocką zachowaną u Jordanesa. Wędrówka gotów jest dosyć dobrze znana. Jeden przykład archeologiczny też podam, argumentacji, a mianowicie kultura przeworska ma mieć podobno paralele w kulturze krak z Jutlandii. krak jest na terenie Van Syssel, czyli regionu Jutlandii noszącego nazwę od wandalów, a więc jest to kolebka wandalów. To tezę niemiecki badacz Bolko Richthoven sformułował. Kontrargument jest taki. Dzisiaj badacze duńscy wykazują, że, ku, że to kultura krak może była być poddana wpływom przeworskim jako późniejsza od niej, a nie pierwotnie. Odwrotnie. Jest Martens, który badał ceramikę tej kultury, dowodzi, że ceramika krak nie ma paraleli przeworskich, ale z południowej Klandii, czy z Holsztynu. Natomiast ta nietypowa ceramika na śląsku na uwagę, zwraca uwagę Lichthofen, yy, się jej doszukiwać o wiele bliżej. W materiali jastorskim z Brandenburgii, Mecklenburgii czy z Dolnego Biegu Łaby. Natomiast co do kolebek wandalów, to jest ich wiele, bo to może być Van Cissel, a ale to może być Wendel w Szwecji, w prowincji Uppland, a nawet Haldingdal w Norwegii. Dolina Azdingów. W związku z tym, jeśli założylibyśmy, że Wandalowie, czyli Germanowie, pojawili się na ziemiach kultury przeworskiej i że była to kultura związana z, etnicznie z nimi, mogło to się zdarzyć tylko w trzech epokach, zależnie od tego, jaka jest geneza tej kultury. Mogło to się zdarzyć w III wieku, jeśli kultura przeworska ukształtowała się ze zderzenia elementów jastorskich z wpływami celtyckimi i oznaczałoby to pojawienie się nowej germańskiej ludności na terenach kultury pomorskiej, właśnie w III wieku przed naszą erą. Ewentualnie, jeśli kultura przeworska ukształtowała się na bazie kultury pomorskiej, pod wpływem kontaktu z wpływami jastrowskimi celtyckimi w III wieku, to oznaczałoby, że germańska ludność musiała się pojawić już jako twórcy kultury przeworskiej około 650 roku przed naszą erą. Ewentualnie, w skład kultury przeworskiej na przełomie R er weszły ludy germańskie, dokonując germanizacji wcześniejszej ludności pozostającej pod wpływami lateńskimi, czyli celtyckimi. Stabilność kultury archeologicznej nie musi oznaczać stabilnej tożsamości etniczno-językowej. W związku z tym, nieraz w różnych rekonstrukcjach pojawiają się nam wizualizacje w postaci map, gdzie. Germani zasiedlają obszary nad Odrą i Wisłą już około 500 roku przed Chrystusem. No, a w czasach rzymskich to tutaj ten obszar już w całości należy do, do Germanów. Czy tak było w rzeczywistości? Otóż pewną dekonstrukcję tezy o Ostgermanen, Germanach Wschodnich, jako osobnej, odrębnej i długo kształtującej się grupie etnicznej na ziemiach polskich nad Odrą i Wisłą, wbił niemiecki badacz Friedrich Maurer w roku 1943. Friedrich Maurer był jeszcze ideowym nazistą i próbował udowodnić, że wszystkie ludy germańskie, z Brytyjczyków i Skandynawów nie wyłączając, wywodzą się tak naprawdę od Niemców. I teraz, spróbując tego dowieść, dokonał... Pewnej na nowo konstrukcji modelu związanego z wschodnimi Germanami, i wyszło mu, że wschodnie Germanie tak naprawdę nie są jakimś odrębnym ludem wandilińskim, tak jak to opisywał Pliniusz, a później przyjęli XIX wieczni uczeni, ale że są wypadkową Hermionów, czyli ludności germańskiej śródziemnej, zamieszkującej środek Germanii z dala, od, z dala od Morza Północnego i Atlantyku oraz lewionów ze Skandynawii. Lewionowi daje początek Germanom Północnym, a tej wypadkowej dwóch ludów germańskich, dwóch etnosów germańskich, mieli być właśnie Germanie nad Odrą i Wisłą. I jest to bardzo prawdopodobne, jeśli popatrzymy na źródła mówiące o wandalach starożytności. Otóż Wandilowie mogli być właśnie wypadkową prących na wschód, wzdłuż Bałtyku, Hermionów z Nadłaby, z najdalszych, uważanych przez Melę za najdalszych na wschodzie Germanii mieszkańców oraz przybyłych przez Bałtyk ze Skandynawii, i Lewionów. I Wandilowie to są właścici Oderweichsel Oder ale sprawa jest taka, że dotyczy to tylko Dolnej Odry. Goci, którzy również należeli do Odry Weisselgermanen, germanen ruszyli na południe, omijając, ale i spychając kulturę przeworską od wschodu, docierając aż do strefy montyjskiej. Natomiast wandalowie ruszyli na południe, nad Dunaj, omijając kulturę przeworską od zachodu, szlakiem wzdłuż Odry, a przede wszystkim wzdłuż Łaby. A zatem model wschodnio germański, dzisiaj przyjęty jako obowiązujący, jest, zakłada, że wszystkie języki wschodnio germańskie ukształtowały się z jakiegoś prajęzyka wschodnio germańskiego. I ten model jest dzisiaj nie do utrzymania, gdyż język gocki, który jest takim modelowym językiem wschodnio germańskim, ukształtował się tak naprawdę w Mezji, czyli w dzisiejszej Bułgarii. Nad Dunajem, gdzie wczesna ludność Gocka była pochodną zarówno tych, którzy przybyli z nad Bałtyku e, rzekami Wisłą, Bugiem Dniestrem, jak również z tymi, którzy przybyli z nad Bałtyku i Morza Północnego wzdłuż Łaby, a potem wzdłuż Dunaju poruszali się na e, Wschód. Stąd polski badacz, językoznawca Tom Mańczak, statystycznie dowiódł, że język gocki jest leksykalnie, językowo, pod względem słownictwa, najbardziej podobny do języka bawarskiego, a wcale nie szwedzkiego czy jakiegoś innego skandynawskiego, z którego miałby się wywodzić. No, ponieważ gocki ukształtował się dla potrzeb ewangelizacyjnych Germanów właśnie w Mezji, czy jeszcze na terenie prowincji rzymskiej. Język burgundzki w ogóle dzisiaj się kwestionuje, że był językiem wschodniogermańskim. Wandalski znany jest z kilku tylko wyrazów i był pod ogromnym wpływem języka gockiego, który był językiem liturgicznym dla wyznawców arianizmu. A język krymsko znany dzisiaj z czasów nowożytnych, ze spisu słów dokonanych przez flamandzkiego dyplomatę, jest pełen i Izoglos przełaniających języki zachodnio-germańskie, czyli niemiecki, na przykład. W związku z tym, językoznawstwo wyraźnie sprzeciwia się tezie, że języki germańskie mogły być bardzo zróżnicowane już około 500 roku przed naszą erą, kiedy to powinni zacząć pojawiać się na ziemiach przyszłej Polski ludy germańskie, żeby w przyszłości stanowić trzon etniczności kultury przeworskiej. Języki germańskie były jednolite jeszcze na przełomie er. I pragermański, niezużycowany na dialekty, występuje w najstarszych zabytkach runicznych w II i III wieku. Pragermański, czyli taki dialekt indoeuropejski, w którym doszło do przestawek spółgłoskowych, i te przestawki są datowane różnie na, od 500 przed naszą erą, a nawet na początek naszej ery. Przykładem może być tutaj nazwa ludu Kimbrów. Z łacińskiego dzisiaj mówimy cymbrowie, ale w mówiono Kimbri, e, którzy są dzisiaj nazywani Himern. E, Przestawka K w H. Inną cechą był wspólny substrat nieindoeuropejski. Około 30% słownictwa e, germańskiego. Wywodzi się z innego jakiegoś języka, i ten substrat doszedł do głosu na terenie bardzo ograniczonym południowej Skandynawii, Jutlandii oraz północnych Niemiec. Gdyby Germanie byli rozprzestrzenieni daleko, no to nie mogliby zapożyczyć z jakiegoś jednego języka wspólnych wyrazów. Stąd pierwszy język gotski kształtuje nam się około dopiero 340 roku. Na terenach Mezji. Pierwszy, odrębny, inny od e, tego niezróżnicowanego jeszcze języka pragermańskiego. Czy jest on wschodnio-germański? Owszem, bo Mezja jest na wschód od Niemiec, ale jest również południowo-germański, bo jest ona również daleko na południe od e, Niemiec e, czy Skandynawii. Jest więc ten język pewnego rodzaju wypadkową Germanów wędrujących z nadbałtyku. I Germanów wędrujących na wschód wzdłuż Dunaju. Pozostałe języki wschodnio-germańskie są nam dzisiaj znane tylko z nas plemiennych, czyli właściwie nie wiadomo, czy istniały. Jaki jest tego wniosek? IV wiek naszej ery to jest początek rozpadu dialektalnej wspólnoty germańskiej, pogłębiony w wiekach następnych, V, VII. I wtedy dochodzi do pewnego rodzaju wyodrębnienia stref, w których będą się kształtować kolejne języki. Takich jak strefa gockiego języka liturgicznego dla Arianizmu, strefa skandynawska, strefa kontynentalna oraz Morza Północnego i Brytanii. Przed IV wiekiem świat germański był nieustanna wymiana ludności, uczestniczącej w dalekich wyprawach. Tych wypraw nie można odmawiać. Pierwsze świadectwo języków germańskich to jest Heum z Negau w Słowenii w IV wieku. Hełm zrobiony, ale napis może być późniejszy, przed naszą erą. Wędrówka Bastarnów z okolic Brandenburgii nad Dniestr, Cybrów i Teutonów z Jutlandii aż na, do Italii, tam zostali oni rozgromieni, Swebów na zachód, do Galii na wschód, na południe. Swebowie wędrowali w bardzo różne strefy i takie plemiona jak Hermundurowie, Kwadowie, Burowie są świadectwem tej właśnie wędrówki Swebskiej. No i na końcu Goci. Goci, którzy z nad Bałtyku, nad Morze Czarne, bardzo dobrze też znana i opisana nam dzisiaj wędrówka. I ci ludzie wędrujący mówili w miarę jednym językiem, oczywiście w, trochę zróżnicowanym, ale w miarę jednolitym. Dopiero potem zaczął się różnicować. I te wędrówki zostawiły po sobie także inne ślady, na przykład ślady runiczne. Tutaj najstarsze runy, pisane tak zwanym starszym futarkiem, schodzą głównie ze Skandynawii. Ale jeśli popatrzymy na kontynent, to okaże się, że najwięcej ich jest właśnie w Niemczech i to w takim prostej linii pomiędzy Dunajem a Skandynawią, ponieważ to była ta trasa, ta magistrala, którą zwykle Germanie poruszali się między swoją ojczyzną nad Morzem Bałtyckim i Północnym. A nowymi ziemiami nad limesem dunajskim, przez które starali się dostać do Rzymu. I stąd przybycie Germanów na tereny kultury przeworskiej jest w pewnych okresach mało realne. Gdyby przybyć mieli już w VI wieku przed naszą erą, kiedy kształtowała się poprzedniczka tej kultury przeworskiej, kultura pomorska, to był to teren spustoszony przez scytów. Był to teren pobyłej kultury Łużyckiej. I gdyby tutaj przybyli Skandynawowie, to rozwijaliby się językowo na miejscu i byliby w takiej relacji do germanów, jak są Bałtowie do Słowian. Gdyby kultura przeworska dopiero w III wieku stała się obszarem zamieszkałym przez Germanów, to wtedy byłaby to ludność, która przybyła tutaj z nad duńskich, Duńską. I mielibyśmy ludność, która mówiłaby jakimś odłamem lokalnie ukształtowanego dialektu germańskiego, może nawet paragermańskiego, którego dzisiaj już żadne języki nie pochodzą, z gockim który byłby pokrewny, ale jednak odmienny, odrębny od tego, co dzisiaj znamy jako języki germańskie. Gdyby przybyła w pierwszym wieku, przybyli tutaj Germanie to doszłoby oczywiście do zmiany etnicznej jakiejś ludności wcześniejszej, lugijskiej na wandalską, no tylko, że byłyby potem jakieś ślady archeologiczne. A no, tych śladów archeologicznych właściwie nie ma. Kultura przeworska nam trwa... Oczywiście coś się zmienia, są różne fazy, ale nie ma takiej zmiany jak na Pomorzu, gdzie po przybyciu gotów Oksywską zastępuje Wielbarska. Stąd pliniu rzemienia cztery ludy wandilskie. Gotów, którzy należą do kultury wielbarskiej, i Burgundów, kultury luboszyckiej, Warinów, kultury nadmorskiej, na Botyski i Harinów, którzy mieliby być teoretycznie Hariami, Lugiami, czyli kulturą przeworską. I w ten sposób w skład tej jednej grupy germańskiej miałoby wchodzić aż cztery kultury archeologiczne. Zwykle opisane kultury archeologiczne łączy się z jakimiś jednolitymi etnosami czy superetnosami. Łączenie z Czterema byłoby dużym ewentem i nie chodzi tutaj o uprawianie dzisiaj zarzuconej metodologii kosinny. W związku z tym, kim byli Lugiowie, skoro nie byli oni na pewno wandalami? Mogli oni być oddzielną gałęzią języków indoeuropejskich. I tutaj są ciekawe paralelie lugiów do belgów, tak zwanej kultury nord block oraz luzytanów z Hiszpanii. Luzytanów, którzy tworzyli wyobrażenia byków, identyczne jak nasze wyobrażenia Misia, niedźwiedzia ze Ślęzy. O u przypadków, przypadków może chodzić o wyobrażenia dzików. A zatem można byłoby wyróżnić taką warstwę indoeuropejską na północ od Celtów, na południe od Germanów, Bergoluzii, Lugijską. Pewne kontinuum dialektalne. Mogą różne rzeczy na to wskazywać. Jest przestrzeń pomiędzy Germanami a Celtami, jest przestrzeń między Germanami a Słowianami, żeby jakieś ludy to zapełniły. Są również pewne z... Więzi, na przykład łączące belgijskie plemię Menapiów z mennictwem celtyckim na Kujawach, ale to oczywiście wszystko są poszlaki. Lugiowie mogli być też ludem tak zwanym para, czyli należącym do znanej się gałęzi europejskiej, ale z nich nie wywodzi się żaden znany język dzisiejszy. Mogli być zatem ludem para czyli pokrewnym Germanom, ale mogło u nich nie dojść do przestawki typowej germańskiej, czy też wolne były od substratu. Wpływy germańskie, nordyckie były na ziemiach polskich już w epoce brązu, gdzie niegdzie zauważalne. Mogli być ludziowie ludem paraceltyckim. Jeśli uznamy, że Celtowie i Galowie mieli koło siebie języki pokrewne. Dowody na to są z Italii, z Alp, z Hiszpanii. Może i Belgowie byli takim pokrewnym ludem celtyckim, no więc zatem mogli i Lugiowie. Wiele wskazuje na więzie z celtami. Mogli być też ludem para bałtyckim, czy też parabałtosłowiańskim, ponieważ osobliwa hydronimia ziem polskich wskazuje na bardzo mocne związki z językami bałtyckimi. Mogli być też ludem paraweneckim, czy paraitalskim, jeśli weźmiemy pod uwagę, Istotność, istotność szlaku bursztynowego oraz wpływy kulturowe italskie sięgające aż do Bałtyku oraz zamieszkujących Alpy Retów związane z Etruskami, czy też poświadczonych Wenedów nad Wisłą i Bałtykiem. Są to wszystko możliwości. I tak Nord-West Block jest dzisiaj pewnego rodzaju przyjętą już hipotezę na odrębność ludności belgijskiej od Celtów, i od Germanów, odrębność, którą wskazuje sam Juliusz Cezar, mówiąc, że Galia jest podzielona na trzy części, z których jedną zamieszkują Akwitańczycy na południu, drugą Belgowie na północy, a w środku są właściwi Celtowie. I tutaj badacze niemieccy już w latach 80. napisali pracę o ludach pomiędzy Germanami i Celtami na terenie nordwestblock czyli od Sommy aż po Łabę, a Bore ciągnął się to dalej również na obszary Lugiów. Językoznawstwo nie posiada twardych dowodów, ale posiada sporo poszlak za tym przemawiających. I tak badacze holenderscy, Fedey i Saskia Prong, Tietchow, e, dowodzą, że języki germańskie i słowiańskie nie sąsiadowały ze sobą w starożytności. A nawet szacują odległość na 900 km między nimi, czyli taka jak między Szczecinem a Łódzkiem. czyli między obszarem ludności wandilskiej, a Wołyniem, gdzie Wedle teorii allochtonicznej mieli kształtować się Słowianie. I pierwsze kontakty słowiańskie były z Gotami i były one w związku z, bardzo mocno z komponentem łacińskim. Przypuszcza się, że ta strefa kontaktu to była Dacja, Limes Dunajski, gdzie pojawili się i Goci i Słowianie. Natomiast kontakty Słowian z zachodnimi Germanami językowe są najczęściej poświadczone dopiero dla VII wieku, więc ktoś musiał Germanów i Słowian rozdzielać. Georg Holzer i tenże Kortland, badając osobliwości fonetyczne niektórych wyrazów bałto-słowiańskich, doszli do wniosku, że te wyrazy są zaproszone z nieznanego języka indoeuropejskiego i nazwali go umownie temematik, język temematyczny, jest to nazwa całkowicie umowna od cech fonetycznych, a mianowicie indoeuropejskie T przechodziło w tym języku w dźwięczne D, a indoeuropejskie aspirowane D przechodziło w bezdźwięczne T. I tutaj jest trochę na to różnych przykładów, na przykład nazwa rzeki Don, która w styczności była Tanais. Chociaż wszystkie dookoła rzeki były, miały ten element Dan-Danu. Woda z w sobie, jak na przykład Dniepr, Danaper, Dniestr, Dunaj i tak dalej. Natomiast Tanaiz przez te ma być z języka Kimeriów, innej ludności, może właśnie temematycznej. Również analogia na to wskazuje. Otóż, jeśli rozdzielać Germanów i Celtów mieli na zachodzie Belgowie, to czemuż nie miałaby być Jakaś jeszcze ludność niegermańska, nieceltycka na wschodzie, jak również niebałtycka. I tutaj Holendrzy bardzo dużo badań nad to prowadzą. Van der Heiden przedstawił przedstawił m.in. taką mapę w roku 2018 mapę, w której wykreśla kolebkę protogermanów, jutlansko skandynawsko północno-niemiecką oraz kolebkę bałtosłowian nad środkowym Dnieprem. A pośrodku mamy i Wenedów i ludność tematyk, niekoniecznie z Wenedami tożsamo. Możemy też uznać, że kultura pomorska była kulturą związaną ściśle z Bałtami, tak jak przyjmuje się dzisiaj w nauce rosyjskiej. W związku z tym kultura pomorska byłaby taką w dalszym ciągu wschodnią kulturą bałtycką, jakimiś krewnymi późniejszych Prusów, tylko że zupełnie inaczej. Materialnie się kształtujących pod wielkim wpływem Celtów, ale także Germanów. Konkluzja. W świetle badań nad źródłami starożytnymi, należy dziś zaprzestać określania znalezisk z kultury przeworskiej mianem wandalskich. Można zacząć określać je mianem lugijskich. Choć Lugiowie są dla tej kultury poświadczeni z całą pewnością tylko dla pierwszego wieku przed naszą erą drugiego wieku naszej ery. Ale można z ogromnym prawdopodobieństwem przesunąć to co najmniej na drugi wiek naszą ery, trzeci naszej ery, czyli aż 500 lat z 700 jakim kultura ta jest poświadczona na terenach polskich. Natomiast Wandalowie nie są pozbawieni związku z ziemiami polskimi, ponieważ jest to zbiorcza nazwa germańskich plemion zamieszkujących Polskie Pomorze od Odry aż po Wisłę, przybyłych z zachodu, z nad Łaby i przybyłych przez Bałtyk z północy. Specyficzna nazwa etniczna ludności wędrującej magistralą Łaby i Odry na południe to także Wandalowie. I Wandalowie w wędrówce tej mogli zahaczać o ziemię lubuską czy zachodni Śląsk. Jak również południowi sąsiedzi od końca II wieku naszej ery, sąsiedzi ludności kultury przeworskiej na zapleczu Limesu Dunajskiego w Czechach, Morawach, w Dacji, na no Cisy, to także są wandalowie. W związku z tym wandalowie mogli mieć całkiem spory wpływ na ziemię polskie, ale nie na kulturę przeworską. I w języku uniwersalnym ówczesnego barbarikum, w języku godzkim, dziękuję bardzo za uwagę.